audycja popularno-naukowa. To jest audycja popularno-naukowa Eureka w programie pierwszym Polskiego Radia. Historia społeczna XIX wieku pokazuje przełom cywilizacyjny i kulturowy. Skupimy się dziś na edukacji polskiej wsi w tym okresie, jak ona postępowała w stosunku do poprzednich wieków. W studiu Radia Kraków jest mój gość, pan profesor Andrzej Chwalba z Uniwersytetu Jagiellońskiego, współautor publikacji Ham i Pan – a nam prostym zewsząd nędza. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, panie redaktor, dobry wieczór państwu. Otwierając dzieje warstwy społecznej, licznej i ważnej historycznie, jaką byli chłopi, zatrzymamy się przy wiejskiej oświacie w poszczególnych zaborach, ale to jest dopiero wiek XIX, a wcześniej królował analfabetyzm, brak zainteresowania edukacją. Oczywiście problem wykluczenia stanu chłopskiego, a później społeczności chłopskiej z obszaru edukacji jest problemem szerszym i głębszym. No, to jednak sięga do wieków średnich. To się wiąże z funkcją, którą chłopi mieli spełniać. Mieli to być ludzie pracy. Mieli wykonywać swoją pracę na rzecz własnego gospodarstwa, jak i świadczyć usługi w zakresie pracy na rzecz gospodarstwa pana. Czy to będzie w postaci czynszu pieniężnego, czy w postaci czynszu naturalnego, jak to będzie do wieku XV jako forma dominująca, czy od wieku XVI tą formą dominującą staje się pańszczyzna. Czyli obojętnie, czy on pracuje u siebie, czy pracuje na czyjąś korzyść, to on uważał, i panowie również uważali, że nauka do niczego nie jest mu potrzebna. W ogóle chłopi przez wieki uważali, że edukacja, umiejętność czytania i pisania to jest kaprys pański. Chłopi, prawdę mówiąc, nawet do dzisiaj, zwłaszcza w Galicji, gdzie te tradycyjne struktury mentalne pozostały, gdzie ten świat jest postrzegany tak jak przed wiekami, że osoby, które nie wykonują pracy fizycznej, są mniej warte. Nie mają tego poważania w społeczności wiejskiej, a w XIX wieku na przykład nazywano, czyli wcześniej w XVIII, gryźbiórkami, czyli tych, którzy wykonywali pracę na rzecz innych, inteligencji, pracę urzędników. One nie były cenione. Dlatego są też te małżeństwa już w XIX wieku, kiedy była pewna możliwość aranżowania według swoich wyobrażeń, żeniono się w ramach społeczności wiejskiej, bowiem nie uważano awansu społecznego poprzez naukę. Oczywiście tutaj trochę generalizujemy. W końcu wieku XIX coraz liczniejsi byli chłopi, którzy taką potrzebę widzieli. Zresztą byli tacy również w wieku XVI, który jest chyba najlepszym okresem w dziejach chłopskiej edukacji. Panie profesorze, analfabetyzm jako problem społeczny był z jednej strony palący, a z drugiej strony szlachta widziała chłopów raczej na polu, a nie w szkolnej ławie, czy też czytających i piszących, na przykład w sprawach sądowych, i blokowano próby upowszechniania oświaty bardzo różnymi sposobami. Tak, szkolnictwem jeszcze w okresie staropolskim, czyli w XVI-XVII stuleciu, był zainteresowany Kościół. Zresztą uchwały Soboru Trydenckiego XVI wieku, one wyraźnie wskazywały, żeby w Europie chrześcijańskiej, kształcić również ludzi wykonujących ciężkie, skomplikowane prace rolne, niejednokrotnie skomplikowane prace rolne, ale w zakresie wychowania moralnego, w zakresie wychowania religijnego. Czyli to było coś w rodzaju przedłużenia katechezy. Istniało zróżnicowanie w opinii Kościoła w zależności od płci. Stwierdzono, że dziewczętom w ogóle ta nauka nie jest potrzebna, bo za rodzinę odpowiada chłopak, który później staje się ojcem, głową rodziny, więc on jest odpowiedzialny również za katechezę. Na mocy uchwał Soboru Trydenckiego stworzono chóry wiejskie, parafialne. To były chóry męskie, nie chóry mieszane. Panowie, zwłaszcza szlachta, a również mieszczanie, którzy występowali w roli panów niejednokrotnie, oni uważali, że nauka nie jest chłopu do niczego potrzebna, no bo jaki jest pożytek składania liter? Mierzenie pola odbywało się za pomocą tradycyjnych sposobów mierzenia. Miary i wagi ówczesne były różne w zależności od regionu i obie strony kontraktu, czyli kupcy z jednej strony, z drugiej strony panowie z trzeciej strony, chłopi, oni znali te miary, znali wagi, to im wystarczało. Doświadczenie przekazywane z ojca na syna uczyło ich praktycznych czynności. Mówili chłopi, że znajomości liter do nieba się nie zabierze. Piotr wcale nie będzie litościwy dla nich i nie będzie ułatwiał im życia w niebie, tylko dlatego, że znają litery. Z punktu widzenia praktycznego to było niepotrzebne. Więcej, to było szkodliwe. Nauka była szkodliwa. Dziecko od 4-5 roku życia, czy to w wieku 16, czy to w wieku 19, było przeznaczone do konkretnych prac, do tak zwanej pasionki, czyli pilnowania stad gęsi, kaczek, pasania bydła własnego, czy też bydła pańskiego. Dziecko, które byłoby oderwane od gospodarstwa rolnego,
by działało na szkodę tego gospodarstwa rolnego. Zaczęto dla chłopskich dzieci organizować we dworze czy przy plebanii szkoły w zamyśle nowoczesne. Architektami tego przełomu byli działacze ludowi. Wzywano do nauki. I tu mam cytat. Jakub Bojko, wybitny działacz ludowy i przyszły senator, pisał tak. Kochani bracia włościanie, garnijcie się do czytania książek i pamiętajcie, że chłop bez oświaty jest prawdziwym kołkiem w płocie. Ta edukacja nabierała tempa. Tak, kołek w płocie, nie komunikujemy się. Jesteśmy nic nie warci. Chłopi, którzy mieli się kształcić z inicjatywy działaczy ludowych, żeby zajmować urzędy wiejskie, urzędy gminne, żeby być nauczycielami wiejskimi, żeby również pisać akty procesowe, no przynajmniej przygotowywać akty procesowe przeciwko swoim dawnym panom, którymi na przykład z powodów konfliktów serwitutowych dalej byli w konflikcie. Witos, Jakub Bojko wspomniany przez panią redaktor, to są ci synowie chłopscy, często po tylko szkołach ludowych. Oni nie kończyli uniwersytetów. Byli samoukami. Czytali bardzo dużo i uważali, że jeśli chłop ma być podmiotem dziejów, powinien być chłop traktowany bardzo poważnie jako podmiot dziejowy, nie powinien być poniewierany przez inteligentów czy przez dawnych panów, musi się kształcić. Czyli edukacja to jest pancerz, to jest broń, którą chłop ma wobec tego skomplikowanego, złożonego i trudnego dla niego niebezpiecznego świata. Dzięki temu nie zgubi się w Ameryce, jak pojedzie do roboty. Jak pojedzie do Niemiec na Saksy, to nie będzie wykorzystywany dzięki temu, że zna pismo. Czyli również z punktu widzenia praktycznego, czytanie korespondencji urzędowej, później w wojsku rozkazów, to było przydatne. I chłopi zaczęli widzieć po prostu, że ta nauka do czegoś może być jeszcze im potrzebna. Niekoniecznie do zbawienia, ale do życia tu i teraz. Umiejętności praktyczne. Tematykę oświaty podnosili także literaci Stefan Żeromski, Maria Dąbrowska, Henryk Sienkiewicz. Zwracali oni uwagę na korzyści z niej płynące i byli takim słyszalnym głosem, głosem medialnym, głosem, który się rozchodził. To jeszcze nie jest tak, że powszechnie wieś czytała, powiedziałam, klasyków polskiego realizmu, naturalizmu czy pozytywizmu, wcześniej romantyzmu, czyli to oczekiwanie Mickiewicza, że księgi jego trafią pod strzechę, no to jeszcze nie szybko się miało zmaterializować, ale chodziło o to, żeby te nowele, powieści, inne teksty publicystyczne wielkich polskich literatów trafiły w pierwszej kolejności do elit, żeby elity zrozumiały, że należy wyjść naprzeciw rosnącej aktywności chłopów w zakresie edukacji, bo to widać wyraźnie, ta rosnąca aktywność od końca wieku XIX, żeby oddziaływać na działaczy ludowych, pracowników gminy, pracowników ochotniczych straży pożarnych, spółdzielni, które powstają w zaborze rosyjskim, w zaborze austriackim, wzorowane na spółdzielniach Raiffeisena, banki tak zwane ludowe. Trzeba było wykształconych. Jeśli on miał składać pieniążki w banku, to jednak powinien te cyferki znać, powinien te literki znać. Czyli nie tylko jest to ważne z punktu widzenia studiowania katechizmu, przygotowania się do pierwszej komunii świętej, ale jest to ważne ze względów no, praktycznych dzisiaj. Rola literatów jest tutaj olbrzymia i chwała im za to, że oni to doskonale rozumieli. Panie profesorze, sytuacja w poszczególnych zaborach była różna. Jak się kształtował dostęp do szkolnictwa w praktyce i jak wyglądała organizacja tych szkół? Kim byli nauczyciele? Czy się chętnie udzielali? No bo wiemy, że nie byli dobrze opłacani, ale za to szanowani. Szacunkiem to różnie wyglądało. Byli na niższym stopniu, powiedziałem, tej drabiny społecznej. Jak oni zarabiali, mówiła pani redaktor, również jak oni mieszkali. W zaborze rosyjskim, w zaborze austriackim, bo tu jest duże podobieństwo, o zaborze pruskim to może za chwilę, wynajętych chałupach chłopskich, gdzie były dwie izby. Jedna izba to była sala szkolna, gdzie młodzież od 7 do 10 roku życia w Królestwie, do 12 jak w Galicji, miała obowiązek na mocy prawa, uczęszcza do szkoły. I drugą izbę zajmował nauczyciel. To była jedna izba, która była jego sypialnią, salonem, biblioteką, miejscem, gdzie spotykali się uczniowie z nim po lekcjach. Trudno sobie budować pozycję, no widząc tego rodzaju biedę za sprawą polskiej szkoły międzywojennej, kiedy druga Rzeczpospolita trzeba przyzwoicie wynagradzać nauczycieli. Kiedy nauczyciel zaczął zarabiać 2-3 razy więcej niż robotnik wykwalifikowany w fabryce, to wraz z tym rosła jego pozycja w lokalnej społeczności. Podobnie jak chłop, zwierzątka miał kury, miał świnki, króliki hodował, więc to również spowodowało, że pod tym względem on bardziej chłopa przypominał niż przedstawiciela inteligencji. Natomiast w wypadku zaboru pruskiego, i to była świadoma polityka władz pruskich, nauczyciel w Prusach ma być orędownikiem idei państwowej.
On ma uczyć ludzi szacunku do monarchii, do panującego i do państwa. Państwo wychowuje przyszłych żołnierzy. Szkolna Kinderstuba to właśnie miała do tego między innymi prowadzić. Kochamy państwo, kochamy administrację, urzędników, kochamy wojsko. Ale skutki tego są dosyć przykre z punktu widzenia polskich interesów narodowych, bowiem szkoła niemiecka, no, germanizuje. Tam dostęp do szkoły jest powszechny również. Poziom analfabetyzmu jest bardzo niski. Nauczyciele są dobrze wynagradzani. Rzeczpospolita II, budując system oświatowy, przyglądała się temu sukcesowi niemieckiemu, że dobrze opłacany nauczyciel, który ma silną pozycję w społeczności lokalnej, będzie takim przewodnikiem, który będzie również zorganizował życie kulturalne, życie oświatowe, zespoły muzyczne, powszechniał czytelnictwo, również szkolnictwo, propagował edukację. I to się w Prusach spełniło. Panie profesorze, mówimy o nauczycielach, ale również stan duchowny był otwarty na ludzi ze wsi, rekrutowano przyszłych księży. Dla nich to też była taka nobilitacja społeczna, wówczas pewien prestiż. To powiedzenie, kto ma księdza w rodzie, tego bieda nieubodzie. Edukacyjne Włości, zwłaszcza widoczne bardzo wyraźnie w zaborze austriackim w końcu wieku XIX, zaowocowały tym, że synowie chłopscy, dzięki właśnie niejednokrotnie poparciu miejscowego plebana, który widział zdolnego ucznia i on przekonywał ojca: słuchajcie Józefie, słuchajcie Stanisławie, dajcie temu synowi szansę. To jest bardzo zdolny chłopak, niech on idzie do szkoły średniej, my mu pomożemy nawet finansowo. I takie przypadki miały miejsce, żeby tych diamentów, które były na wsi, nie zgubić. Jeśli już kończył szkołę średnią i później dostawał się na uniwersytet i studiował, to bardzo często i na Uniwersytecie Lwowskim, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie wybierali synowie chłopscy teologię. Około roku 900 mniej więcej połowa studentów teologii to są synowie chłopscy, a episkopat Galicji w większości stanowili synowie chłopscy. To jest przewrót kopernikański, bowiem w staropolskiej Rzeczpospolitej biskupami byli synowie szlacheccy, proboszczami najczęściej byli synowie szlacheccy, a jeśli chłop był księdzem, to jego kariera kończyła się na poziomie wikarego. Proboszczami rzadko zostawali. Stopniowo właśnie ta świadomość potrzeby edukacji rozwijała się, ustępując miejsca wcześniejszym oporom, kiedy to dzieci powiadały: mój ojciec się nie uczył, to i ja nie muszę, ale odwrotu nie było. Zainteresowanie książkami i nauką powodowało ciekawość świata, a za nią szły wyjazdy, także za granicę. Zachęcano zdolniejszych do kontynuowania edukacji w szkołach wyższych, w miastach. Skala była największa w zaborze austriackim. Mniej synów chłopskich kształciło się w uczelniach niemieckich pochodzących z zaboru pruskiego. Edukację zaboru pruskiego kończyli na poziomie szkoły średniej. W wypadku zaboru rosyjskiego synowie chłopscy kształcący się na uniwersytetach włącznie rosyjskich od 1869 roku nie mamy szkoły wyższej polskojęzycznej w zaborze rosyjskim. Ta bariera językowa i kulturowa powodowała, że wybierali studia w seminariach duchownych, Akademii Duchownej, która się znajdowała w Petersburgu. W wypadku zaboru rosyjskiego tej polityce, można powiedzieć, edukacyjnej rodzin chłopskich sprzyjała władza carska, zachęcała, nawet wspierała stypendiami synów chłopskich podejmujących studia duchowne, teologiczne. W okresie międzywojennym, kiedy ci kapłani pochodzący z zaboru rosyjskiego nie byli tak aktywni kulturalnie, nie wspierali tak oświaty. Ci, którzy już skończyli studia teologiczne pruskie, to są bardzo, bardzo aktywni w zaborze pruskim. Stali na czele towarzystw oświatowych, śpiewaczych, samopomocowych, banków, towarzystw ogrodniczych, rolniczych. To jest elita zaboru rosyjskiego, to są kapłani. Takim najbardziej znanym przykładem jest ksiądz Wawrzyniak, czy później biskup śląski Adamski. A oprócz stanu duchownego, to co studiowali na uniwersytetach w miastach? Właśnie ludzie ze wsi. Medycynę, być doktorem, to był powód do nobilitacji, dumy. No to chlubili się tym i byli traktowani jako elita wsi. Czyli to również rzutowało później na pozycję rodziców tego, który się wykształcił na doktora. Jak przyjeżdża do wsi, traktowano go jako inteligenta, jako już kogoś pochodzącego zupełnie z innego świata. Niejednokrotnie ci synowie chłopscy, medycy, zachowali już pewien dystans wobec swoich kuzynów, co powodowało pewne kąśliwe uwagi polskiej publicystyki ludowej, czy też obozu
narodowego. Drodzy słuchacze, więcej szczegółów niezwykle ciekawych znajdziemy w książce pod tytułem Chami Pan, a nam prostym zewsząd nędza, autorstwa Wojciecha Harpuli i profesora Andrzeja Chwalby, który był moim gościem. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za spotkanie. Dziękuję uprzejmie. Słuchaczom za pani redaktor. Słuchaczom dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka.